Witam serdecznie. Spełniając, proszę, jaki język płata figle. Spełniając życzenia widzów, partia z meczem Mistrzostwo Świata. Białymi Anatol Karpow, czarnymi Harry Kasparow, Moskwa 1984. Karpow zaczyna konisiem. Też. Tu zwracam. Proszę Państwa, no, można by na temat kolejności posunąć mówić dużo, ale proszę. Powstaje normalny gambit. Hetmański. Powstaje taka hybryda, nie wiadomo, czy to nie będzie obrona słowiańska. Mniej wykształceni szachiści nazywają to wariant trójkąta. Zupełnie nie wiedząc, co to trójkąt. Czy chodzi, nawet nie wiedzą, czy im chodzi o ten trójkąt, czy o tamten. No ale no cóż, no trzeba im wybaczyć. Nazywają to wariantem trójkąta, goniec G5. I teraz po biciu na C4. Mogły być wariant Botwinnika, co ciekawe. Kasparow nie zdecydował się na wariant Michała Botwinnika. E3, hetman A5 i kolejne zdziwienie. Kolejne zdziwienie. Kasparow wygrywa, znaczy wybiera obronę wariant Cambric Springs, z którym nie tyle poznał się, bo on go znał, ale praktycznie zetknął się podczas finałowego meczu pretendentów 63-letnim Wasylem Smysłowym. Smysłow miał 63 lata, kiedy został trzecim szachistą świata. Coś pięknego. Wariant Cambric Springs. Tu dowcip polega, że są takie sztuczki taktyczne, że hetman patrzy o. Hetman patrzy na gońca. Z kolei koniś, jak tu wskoczy, będzie patrzył tu i tam. A jeszcze goniec nie powiedział ostatniego słowa. I przyjdzie tu. I wtedy cios kinżałem, jak to mówią Rosjanie, zada pion. Pion zada cios kinżałem. Opróżni się linia pionta. Może ją zaznaczę dla odmiany na żółto. Może dla odmiany na żółt. O! Takie są sztuczki taktyczne. Kiedy gramy białymi, musimy sobie z tym poradzić. Radzić sobie można na kilka sposobów. Można trwale bronić konisia. Można zbić gońcem na f6, żeby nie było tego numeru wzdłuż linii piątej. Można zagrać skoczkiem czy hetmanem na d2. Karpow grywał różnie. Zbił na d5. I tu widzimy, koniś bije i te wszystkie sztuki dalej są. Koniś napad, hetman patrzy rentgenem i po hetman d2. Póki co skoczek z f3 broni gońca, skoczek 7 na b6. Można było bić królem, zbił konisiem. Niespodziewanie dla wszystkich powstała struktura karsbacka. Żaden z przeciwników nie ma wielkich szans na wygrywanie. I zaczyna się bardzo dziwna gra. Bardzo dziwna gra, trudno zrozumiała chyba. Karpow już był bardzo, bardzo zmęczony. Goniec d3, wszystko w porządku. Można pójść gońcem na e2. A5, atak większościowy. Normalnie
Białe grają atak mniejszościowy, jak trzeba, to podpierają pionem. A4. Goniec B4. Nie trzeba było grać A4, ale jeszcze nic się, proszę Państwa, nie dzieje. Król E2. Nie trzeba roszować. Goniec G4, F3. Wszystko w porządku jest. Pozycja jest idealnie równa. H4. No, powinno coś się zrobić z wieżami. Zwykle wieża przychodzi na C1, skoczek idzie na C5, naciska na pionka B7. Prowokuje zagranie B6, żeby powstała słabość na C6. Tu Karpow gra wyjątkowo dziwnie. Każde pchnięcie takich pionów bez wsparcia figur osłabia pozycję. B3. No tu tędy skoczek chciał iść. Goniec D3, król D3. W dalszym ciągu nic się nie dzieje. Pora grać wieżami. No, wieża na C1 dobrze przyszła. C5. Goniec na F4. No, kolejne takie posunięcie. Delikatnie mówiąc, miękkie. DC5. Skoczek D7. C6. Rzut piona. Można było piona nie rzucać, ale... I naprawdę się nic nie działo. Pozycja była równa. Po rzucie piona czarny ma trochę lepszą. O taką konstelację pionów nazywamy izolowaną parą pionków. Naprawdę nazywamy izolowaną parą pionków. Nie nazywamy wiszącymi pionkami. Pisał o tym m.in. Aaron Nimcowicz, ksiądz Mój System. No, pisał. Ale młodzież tego nie czyta i nazywa to izolowaną parą pionków. Moderniści tak mówią. Trudno, trzeba im wybaczyć. Wieża H na D1, wszystko jest jeszcze... No, biały ma pewne kłopoty, ale jeszcze się nic nie dzieje. Szaszek, król C2, F6. Skoczek F1, no można i tak grać, chociaż skoczek z F1 będzie miał problemy z wejściem do gry. O! Goniec G3, wieża ED8. Wieże stają, one mają strzelać w te piony. Co prawda bez hetmanów piony wielkiej siły nie mają. Goniec F2, C5. Izolowana para pionków zamieniła się w wiszące piony. Wiszące piony to takie, które nie mają kolegów na sąsiednich liniach i na wprost siebie nie mają pionków przeciwnika. To są wiszące piony. I z nimi jest podobnie jak z izolowanymi pionami. Mogą być silne, mogą być słabe. Trzeba za każdym razem konkretnie podchodzić do pozycji. Co prawda moderniści mówią, że one są słabe, ale Kasparow pokazuje wręcz coś innego. Tutaj, gdyby Karpow zagrał król B1, pozycja by się uprościła i byłaby równa. No gdyby. A tu wykonuje coś nieprawdopodobnego i Kasparow powiększa przewagę w stylu Karpowa. Niedokładnie trzeba powiedzieć, że powiększa, ale wykorzystuje wszystkie drobne niedokładności Karpowa i kumuluje je w przewagę. Proszę, pion poszedł. Skoczek naskoczył. Teraz nie jest dobrze zbić, bo koniś skoczy i będzie bił. Wieża A1 było już troszkę lepsze i skoczek B3 z upraszczaniem pozycji. Tymczasem E4 i kombinujemy jak Harry Kasparow. Pchnął piona i po wieża A1
Byłaby trudna obrona. O, i taka trudna obrona biały by była. Z uwagi na to, że jest tam pion za jakość, pionki stoją na białych, by to jeszcze mówić. Po skoczek B1 możemy jeszcze raz zakombinować jak Kasparow. Pchnął. I gdzie król nie odejdzie? A tu nie może, a tu nie może. Tu nie może, tu nie może i tu nie może. Hop. I poddał się. A dlaczego się poddał? No bo koniś wskoczy tu. Da szaszka króliczowi. Może wie, że napadnie to mniejsze zło, bo ona odejdzie. Ale napadnie tyle. Jedyna obrona byłaby taka. Teraz pytanie. Czy szachnąć koniem, czy zabrać na A3? Trudny wybór, bo oba są doskonały. Spójrzmy. Normalnie Karpow takich partii nie przegrywał. No tu ten nieszczęsny. Nieszczęsny. To jest, proszę Państwa, tak, że jak ktoś w szkole się czegoś nauczył i na przykład poznał figurę geometryczną zwaną trójkątem, to chce się pochwalić. Więc i mówi. To jest trójkąt. Trójkąt. No i to jest trójkąt. Wszystkie takie trójkąty z pól, z przekątnych są trójkątami prostokątnymi. A ten dodatku jest prostokątny i równoramienny. Powinno być tak, że kwadrat tego powinien być kwadrat tego. A tu nam nie wyjdzie, bo mamy raz, dwa, trzy, czyli mamy 3 do kwadratu 9 i 3 do kwadratu 9 to 18, a to jest raz, 2, 3, 4, 5, 25, czyli to nie spełnia trójkąt prostokątny na szachownicy, nie spełnia twierdzenia Pitagorasa. Leci. Ja się nauczyłem jeszcze twierdzenia Pitagorasa, więc się więcej chwalę. Skoczek BD7. O. To trzeba zapamiętać, jak skoczek przyjdzie na E4, nie można bić na E4, bo pion wygania konia i wisi goniec na G5. Tu są takie motywy taktyczne. W zasadzie, kiedy biały przejdzie te motywy taktyczne, system Cambridge Springs już nie jest taki groźny. To grywał też w meczu Mistrzostwa Świata Aleksander Alochin. Z jakimś Kubańczykiem grał, nie pamiętam z którym Kubańczykiem grał ten mecz Mistrzostwa Świata w 27 roku. Gdzieś w Argentynie gra. Skoczek D5. Powstała struktura karsbacka. Cóż to jest struktura karsbacka? No niespodziewanie. To ustawienie figur. Przepraszam, to ta struktura pionkowa, nie ustawienie figur. Pochodzi od miejscowości Karlowe Wary, obecnie Karlsbad w Niemczech, uzdrowisko Karola, gdzie grano. I tu jest bardzo wiele typowych planów. Odsyłam Państwa do zakładki struktura karlsbadzka. Zachęcam. Goniec na D3. A4, niepotrzebne posunięcie. Niepotrzebnie te piony przesuwa. Goniec na G5 strzela w próżnię. Wymiana białopolowych gońców jest korzystna dla czarnych. Bo teraz mają białe trochę problemy.
z białymi polami, ale też dalej się nic nie dzieje. No tu można było piona nie zrzucać, zostałby izolowany pion. Białe by walczyły przeciwko zerowanemu pionkowi D4. Czarne mają, teraz czarnym lepiej jest, bo jak izolowana para pionków, pion D5 jest broniony, no i słaby pion C6. Po przejściu wieże idealnie stoją, proszę zapamiętać, wieże stają za izolowaną parą pionków, a z drugiej strony na wprost stoją, a te stoją na wprost. Cztery wieże stoją prawidłowo. To trzeba zapamiętać, bo to się może przydać komuś. I mamy wiszące piony. Wiszące piony to znaczy, że na czerwonych kółeczkach nie ma czarnych pionów, a na zielonych kółeczkach nie ma białych pionów. To są tak zwane wiszące piony. Dopiero teraz. Przedtem była izolowana para pionków i tu wiszące piony idą naprzód, zamieniają się znowu w izolowanego pionka i niespodziewanie w pionka D. Myślę, że Państwo mieli prawdziwą ucztę, bo ja miałem.